Witamy w kolejnym wolontarystycznym webinarium finansowanym w ramach projektu Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego realizowanego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Społecznych. Gościem dzisiejszego spotkania jest Ewa Nowaczyńska, prezes Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich rodzin i przyjaciół Pomost. Ewo, byłaś wolontariuszką i pierwszą koordynatorką wolontariatu w Stowarzyszeniu Pomost. Powiedz, jak na czasie trwa przygoda ze stowarzyszeniem, od kiedy tutaj pracujesz i jak to wszystko wyglądało? Przygoda zaczęła się już dawno, dawno temu, w czasach moich studenckich. Moja mama z wykształcenia jest lekarzem psychiatrą i pracuje w tym zawodzie. I była założycielem tego stowarzyszenia, to znaczy mama wraz z grupą rodziców, którzy potrzebowali takiego miejsca. No ja osobiście się włączyłam w działania stowarzyszenia, jakby szukając różnych możliwości rozwoju i podejmowania różnych zajęć w trakcie studiów. No i poczułam się w działalności od takiej strony bardziej, jakby ludzie, którzy tworzyli stowarzyszenie, to jakby potrzebowali realizować ideę i działać na rzecz akurat tej grupy, dla której stowarzyszenie powstało, czyli osób chorujących psychicznie, młodych. Natomiast jakby oni byli skupieni na tej pomocy, no a ja bardziej się odnalazłam w takiej części organizacyjnej, która okazało się, że też jest bardzo potrzebna, żeby miejsce działało, żeby jakby wszystkie sprawy organizacyjne były ogarnięte, no to też jest potrzebny ktoś, kto się tym zajmie. No i w zasadzie od tej strony jakby weszłam tutaj do stowarzyszenia i rzeczywiście działałam wolontarystycznie, natomiast zupełnie tak bez formalnego uregulowania tej sytuacji. No i potem... A w którym roku zostałaś wolontariuszką? Tak mniej więcej, który to był? Myślę, że gdzieś 2003 chyba. No to kawał już czasu. Kawał czasu. I doświadczeń. A jakie konkretne zadania wykonywałaś jako właśnie wolontariuszka? Co to było? No nie wiem, czy można uznać, że to były jakieś konkretne zadania, ale bo po prostu pomagałam w tym, co trzeba było tam akurat zrobić. No ale takie najprostsze, po prostu wykonywanie zakupów, które były potrzebne, nie wiem, kupowanie, przynoszenie papieru, załatwianie drukarki, telefonu, tam od kogoś pożyczyliśmy jakiś telefon z fak, okazało się, że fak by się przydał, to były jeszcze takie czasy, że okazało się, że fak by był przydatny, szukaliśmy faksu. Potem się okazało, że do faksu trzeba rolkę kupić. No i takimi po prostu prostymi czynnościami organizacyjnymi ja się tam zajmowałam. Jakby takie były moje początki. Nie wiem, zanosiłam pismo do urzędu, czy przygotowywałam to pismo, drukowałam. No, takie zupełnie pomocnicze. No ale jakże bardzo potrzebne i przydatne dla stowarzyszenia, szczególnie dla takiego, które dopiero powstaje lub się rozwija. Taka pomoc jest naprawdę nieoceniona i wolontariat w takim zakresie jak najbardziej jest potrzebny. Czy dlatego bardziej rozumiałaś jakby potrzeby tych wolontariuszy, będąc już koordynatorką? Czy bardziej chodziło o to, żeby po prostu taki koordynator był w stowarzyszeniu? Bo to znaczy, w pewnym momencie poczułaś, że trzeba to uregulować właśnie, bo mówiłaś, że to tak było. Dokładnie tak to było. Tak. No, poza tym, że ja tam byłam i zajmowałam się różnymi sprawami właśnie, przeważnie organizacyjnymi, no to zaczęli się pojawiać też kolejni wolontariusze w toku rozwoju działalności stowarzyszenia. Wolontariusze też, którzy mieli ochotę pomóc w prowadzeniu zajęć na przykład, tak, które tam zaczęliśmy organizować dla właśnie tych młodych osób z problemami. No i przychodzili studenci, przeważnie psychologii, pedagogiki, którzy chcieli się włączyć w te zajęcia.
Natomiast no i w którymś momencie właśnie przyszła kolejna osoba i kolejna, no to okazało się, że brakuje takiej wiedzy i umiejętności na temat tego, jak się z wolontariuszem współpracuje, żeby on wiedział, co ma robić, jakie są jego zadania, gdzie jakby jak jest organizacyjnie umieszczony, tak, pod kogo podlega, kogo się może zapytać o to, co robić i jakie też ma prawa, tak, że może potem przychodzi wolontariusze, chcieli na przykład zaświadczenie, tak, no to okazywało się, że no dobrze, no zaświadczenie, to też musimy mieć przynajmniej ogólnie wiedzę, ile mniej więcej czasu poświęcił na pracę wolontarystyczną w naszym stowarzyszeniu. Okazało się, że dobrze jest to jakoś ewidencjonować, czyli prowadzić dokumentację. No i jeszcze tam takie różne sprawy. Okazało się, że dobrze, żeby był taki regulamin, żeby też wolontariusz wiedział, w jaką ewentualnie relację może, a w jaką nie może wchodzić z osobami, które tam są uczestnikami tych zajęć na przykład, tak? No i przyszedł moment, w którym też akurat pojawiła się też taka oferta, że można było skorzystać ze szkolenia dla koordynatorów wolontariatu. No i rzeczywiście było to bardzo, bardzo potrzebne. Także myślę, że no, być może na pewno jakieś tam większe miałam zrozumienie dla wolontariuszy, będąc sama kiedyś tam wolontariuszką. Natomiast myślę też, że raczej odczuliśmy to od tej drugiej strony, jako organizatorzy i działacze tego stowarzyszenia, że my potrzebujemy tej wiedzy. Trzeba to bardziej usprawnić to. Żeby dobrze współpracować z wolontariuszami, żeby obydwie strony były zadowolone, a nie jakoś tam rozczarowane, bo czegoś brakuje czy czegoś. To oczekiwania były sprecyzowane, tak? Czy przychodzi ten wolontariusz, to organizacja też. A no i są wolontariusze, którzy mają sprecyzowane oczekiwania, są tacy, którzy nie mają sprecyzowanych, tylko po prostu chcą działać, chcą coś robić i... Jak duża ta grupa wolontariuszy wtedy była? To było kilkunastu no, śmiałków? No, najpierw było kilku, znaczy no, najpierw jedno, pierwszy i tak dalej, było kilku. Natomiast nie zapomnę takiego wydarzenia, kiedy powiesiliśmy ogłoszenie na Wydziale Nauk o Wychowaniu na Psychologii, na Pedagogice, że poszukujemy wolontariuszy i zapraszamy na takie spotkanie informacyjne, które odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia. I przyszło tyle ludzi, że nie mieliśmy totalnie jak ich zmieścić. Zabrakło krzesła i zabrakło wszystkiego. Przypomnij może, jak wyglądała pierwsza siedziba stowarzyszenia. Ona była dużo mniejsza niż ta, którą teraz zajmujemy. I no, też tak. Przestrzeń dla wolontariuszy również była ograniczona, prawda? No tak, dla wszystkich była ograniczona. No nie wiem, na ile tutaj nasi widzowie wiedzą, jak wygląda aktualnie nasza siedziba, no, ale jest powyżej 450 metrów kwadratowych. Natomiast wtedy to zajmowaliśmy, nie wiem, 60 chyba tam mieliśmy, albo może nawet nie. Niedaleko stąd, na ulicy Zachodniej, już dawno nie ma tego budynku. Natomiast mieliśmy tam chyba 3 pomieszczenia i korytarz, który służył za sekretariat. I wybraliśmy największe pomieszczenie na to spotkanie, a mimo to po prostu no, naprawdę no, ludzie stali w korytarzu. Natomiast no, oczywiście to nie jest tak, że oni wszyscy potem przyszli na wolontariat, tak? To było spotkanie informacyjne, które też miało na celu po prostu poinformowanie do jakiego rodzaju działania zapraszamy i kto może brać udział, kto może niekoniecznie, jakie mamy oczekiwania, a co możemy zaoferować. No. I zostało dużo mniej niż te osoby, które przyszły, ale mimo to już teraz nie pamiętam, ale myślę, że z kilkanaście osób chyba było. Także no, to się naprawdę już zrobiło spore zadanie, koordynowanie taką grupą wolontariuszy. No tak, ja zdradzę, że byłem jedną z tych osób z ogłoszenia. To był rok 2005 i trafiłem właśnie pod skrzydła Ewy i do tej pory tutaj jestem. Także bardzo dużo miałem okazji doświadczyć przez ten czas, nauczyć się, jeżeli chodzi o sam wolontariat, ale też pracę z osobami chorującymi psychicznie. I potem
tutaj dali się rozwijać. No właśnie, a jak wolontariat rozwinął się od tego początku do teraz? Jak to się na przestrzeni od tamtych czasów? To znaczy, zmieniło się na pewno jakby ogólna sytuacja naszego kraju gospodarcza i to ma też znaczenie i wpływ na to, jak funkcjonują organizacje. No wtedy po prostu było tak, że było też duże bezrobocie i nie było tak łatwo znaleźć pracę, więc młodzi ludzie, którzy studiowali, uczyli się na różnych kierunkach, no, szukali też możliwości znalezienia jakiegoś doświadczenia i to było doświadczenie właśnie takie wolontarystycznie, bardzo chętnie. Natomiast aktualnie jest dużo ofert pracy i po prostu młodzi ludzie już wybierają tą drogę pracy zawodowej, płatnej. Natomiast nadal są też osoby, które mają taką chęć, żeby działać wolontarystycznie. Oprócz pracy zawodowej, która... No aktualnie sytuacja jest taka, że osoby studiujące na kierunkach takich jak psychologia czy pedagogika chętnie podejmują pracę, natomiast bardzo często jest to praca, taką pracę zarobkową, natomiast bardzo często jest to praca wcale nie związana z kierunkiem studiów. I może jest nawet dobrze płatna, ale nie daje tego rozwoju zawodowego, który no, młody człowiek idąc na studia sobie zakładał. Także i w tym momencie szukają takiej możliwości innej zdobycia doświadczenia, niekoniecznie w ramach pracy zawodowej i często jest to wolontariat. Są zdecydowanie jest mniej wolontariuszy niż było kiedyś, ale no to są już osoby, które rzeczywiście chcą i mają jasno sklarowaną jakby motywację do tego, żeby tutaj być i działać i pomagać. No to tak, myślę. No właśnie, a jeszcze w międzyczasie powstało Regionalne Centrum Wolontariatu już na fali tego tutaj tych wszystkich działań z wolontariatem, bo on zawsze tutaj był ważny i pełnił istotną rolę w życiu stowarzyszenia. W 2008 roku też z inicjatywy naszych uczestników. No właśnie, jak widzisz tą rolę Centrum Wolontariatu jako elementu w całej strukturze stowarzyszenia, ty jako właśnie prezes, jako osoba zarządzająca całą tutaj organizacją? No tak, to jest cała dłuższa historia, bym powiedziała. To znaczy, no tak, bo tutaj dotychczas rozmawialiśmy o tym, jak wyglądał wolontariat od strony stowarzyszenia jako korzystającego z pracy wolontariuszy. Natomiast w toku działalności naszej na rzecz osób mających różne problemy psychiczne okazało się, że wolontariat też może stanowić bardzo fajną formę aktywności tych osób i to nie tyle właśnie tutaj u nas, co na zewnątrz, tak? Że jest to bardzo skuteczna forma aktywizacji społecznej i dalej może też zawodowej osób, które tutaj u nas korzystają z ośrodka. No i zaczęliśmy tutaj razem właśnie z Mariuszem działać w kierunku poszukiwania miejsc, które byłyby chętne na przyjęcie naszych podopiecznych jako wolontariuszy u siebie. To było dla nich, nadal jest, forma taka wyjścia do ludzi, sprawdzenia się, spotkania się z innymi, poznania nowych miejsc i tak dalej. No i tu się okazało, że jakby trochę brakuje tutaj w Łodzi miejsca, które by tak no, na stałe jakby animowało ten wolontariat. Było Regionalne Centrum Wolontariatu Łódzkie, jeszcze w tamtejszych czasach, dawniejszych, no ale w którymś momencie ono przestało funkcjonować. Więc my tutaj samodzielnie w Pomoście
próbowaliśmy jakby szukać miejsc dla tych naszych wolontariuszy, żeby właśnie realizować to nasze założenie, że wolontariat jest też bardzo taką fajną i skuteczną drogą do aktywizacji społecznej. No i tym sposobem powoli powstało takie małe centrum wolontariatu. Było małe, więc nazwaliśmy je Centerko. I ta nazwa została do dzisiaj. Natomiast no, zdecydowanie się już mocno rozwinęło to nasze małe Centerko. I działa już w tej chwili nie tylko na rzecz naszych tutaj podopiecznych, ale też i mieszkańców Łodzi, a i dalej idziemy już w kierunku województwa. Także no, ja myślę, że no jest to nasze Centerko jakby wyrosło ze Stowarzyszenia Pomoc, więc tu ma jakby swoje jakieś tam korzenie, ale też w dużej mierze się rozrosło i jakby rozwija się w swoim własnym kierunku też bardzo. No także jest na pewno jednocześnie powiązane ze stowarzyszeniem, ale jednocześnie też bardzo samodzielne, aktywne i no i rozwija się bardzo w tempie aktualnie dosyć dużym. Tak, rozwija się cały czas, nieustannie, uczy teraz innych. To, o czym opowiedziałaś, jest dostępne dla wszystkich, którzy chcieliby wprowadzić podobne rozwiązania. Publikacja To Działa, która powstała w wyniku 3-letniego projektu unijnego Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. Na stronie wolontariat.org.pl w bibliotece wolontariatu możecie bezpłatnie sobie pobrać tę publikację i być może ktoś się tym zainteresuje, zainspiruje i podobne działania, rozwiązania wprowadzi w swojej organizacji. Teraz jesteśmy na etapie, no w ramach tego chociażby projektu i też to spotkanie temu służy, żebyśmy animowali środowisko lokalne. Zachęcamy do tworzenia lokalnych centrów wolontariatu w Polsce. Mamy 20 uczestników tego projektu z 10 podmiotów w regionie. Co byś poradziła tym naszym uczestnikom, którzy dopiero starają się właśnie, żeby takie centrum u nich powstało? Na co powinni zwrócić uwagę na samym początku, w pierwszych krokach swojej przygody właśnie z centrum wolontariatu? No, to znaczy, no ja ze swojego własnego doświadczenia wiem, że no, jakkolwiek wydaje się to takie może mało skomplikowane przyjęcie wolontariusza do organizacji, po prostu ktoś przychodzi, chce działać, no to go zapraszamy i działa, prawda? Natomiast okazuje się bardzo szybko, że jeżeli się tego nie ureguluje, nie wyjaśni oczekiwań obydwu stron i nie ustali, jakie są zasady, jakie są chociażby godziny pracy, dni i czego się spodziewamy od wolontariusza, no to bardzo szybko się to niestety rozpada. I dlatego no, mimo wszystko bardzo zachęcam do udziału w szkoleniach dotyczących koordynacji działań wolontarystycznych. To nie jest jakieś bardzo skomplikowane, nie jest to trudne, nie jest to, nie wymaga ukończenia studiów i nie wiadomo czego, ale naprawdę tą podstawową wiedzę warto mieć na temat tego, jak się z wolontariuszami współpracuje i dzięki temu naprawdę będziecie zadowoleni i wy, i wolontariusze, i z ich pracy i także obydwie strony będą zadowolone i organizacja skorzysta, czyli te cele, które sobie zakładacie w swojej organizacji, na pewno będzie dużo łatwiej realizować. Także no, zachęcam do udziału w szkoleniu, myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne. A też może stać się początkiem ciekawych przygody, tak jak u nas, czego byśmy każdemu życzyli. Ewo, powiedz nam na koniec, jakie są plany stowarzyszenia? Tutaj całość. Co jeszcze tutaj czeka nas w najbliższym czasie? Bo są nowe projekty, nowe
Wanie, to może też Wanie to przy okazji to trochę zdradzić rąbka tajemnicy. To znaczy, no, aktualnie rozpoczynamy, oprócz realizacji projektów, które są w ramach Regionalnego Centrum Wolontariatu, czyli ten projekt, w ramach którego się spotykamy tutaj dzisiaj, finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Mamy też Korpus Solidarności, to jest też program na rzecz rozwoju wolontariatu. O tym możecie przeczytać na stronie Centerka. Natomiast tutaj u nas w stowarzyszeniu nasze działania w kierunku tej grupy osób z problemami psychicznymi w tej chwili się rozwijają wokół programu, projektu unijnego, który właśnie się rozpoczyna. Rozpoczynamy rekrutację do tego projektu. To będą takie zajęcia grupowe i wsparcie indywidualne. Grupowe zajęcia będą prowadzone przez, to będzie grupa wsparcia prowadzona przez terapeutę, taki trening kulinarny, zajęcia sportowe, ale też grupa samopomocowa, czyli grupa, w której osoby, które spotkały się z jakimś tam rodzajem problemów psychicznych w swoim życiu, mogą się nawzajem wspierać. I jakby no, sens tego polega na tym, że osoba, która już sama przeszła przez te trudności, jak się tym podzieli, że też to przechodziła i udało się ją przez to jakoś przetrwać, no to w momencie, kiedy się dzieli tą informacją z drugą osobą, to może tej drugiej też jest łatwiej w to uwierzyć. I w ogóle jakby aktualnie cała psychiatria i leczenie zaburzeń psychicznych idzie w kierunku takiej i samopomocy, i takiej budowania wiary w wyzdrowienie, nadziei na wyzdrowienie. Tak, okazuje się, że jest to bardzo ważne w procesie leczenia chorób chyba wszystkich w ogóle, ale szczególnie w leczeniu psychiatrycznym bardzo, tak. No i tutaj także to, ta grupa samopomocowa będzie jakby trochę tak organizowana, animowana przez osobę, która ukończyła też taki kurs asystenta zdrowienia, ma za sobą też własne doświadczenia z w walce z zaburzeniami psychicznymi. Wyszła w tej chwili w miarę na prostą już od dłuższego czasu i przeszła taki kurs, w jaki sposób też jeszcze lepiej może pomagać innym osobom w podobnej sytuacji. No i też myślę, że ciekawym pomysłem aktualnie jest rozwój działalności właśnie wolontarystycznej też w szpitalu psychiatrycznym. Takie działania wolontarystyczne w szpitalach, na pewno już nasi widzowie się spotkali z tym, że są wolontariusze w różnych szpitalach. Przeważnie się słyszy o wolontariuszach na oddziałach dziecięcych, często też na właśnie oddziałach onkologicznych. Natomiast no, wolontariat na oddziale psychiatrycznym ja jeszcze nie słyszałam osobiście. Ale no, tutaj właśnie mamy taki pomysł, już są pierwsze rozmowy za nami i jest otwarcie ze strony dyrekcji szpitala. No ale musi być tutaj już jakby strona formalna musi być naprawdę dopięta na ostatni guzik, tak? To musi być wszystko bardzo dokładnie spisane, opisane, określone, tak jakie są ramy działalności tych wolontariuszy. No i też tutaj jest właśnie takie założenie, że osoby, które same przeszły przez ten kryzys psychiczny, będą jakby ich wolontariat będzie polegał właśnie na tym, żeby wspierać te osoby, które no, są gdzieś tam w tym dołku, no bo skoro są w szpitalu psychiatrycznym, to na pewno czują się kiepsko. I teraz osoba, która do nich
przyjdzie taki wolontariusz, ma podzielić się tym po prostu, że tą nadzieją i tym, że swoim doświadczeniem, swoim przykładem pokazać, że jakby wyjście z tej trudnej sytuacji jest też możliwe. No myślę, że to jest bardzo fajny pomysł i zobaczymy, jak się to dalej to rozwinie. No właśnie, jeżeli ktoś ma problem, potrzebę lub zna kogoś takiego, kto chciałby skorzystać z pomocy, może zgłaszać się do naszego projektu. Ewo, bardzo Ci dziękuję za tą ciekawą i bardzo merytoryczną rozmowę. Na pewno wielu naszych widzów, followersów się tutaj zainspiruje tymi opowieściami. A Was zachęcamy już za miesiąc do kolejnego webinarium, kolejny ciekawy gość, jeszcze nie zdradzimy. A tymczasem dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Moim Państwa gościem była Ewa Nowaczyńska, prezes Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich rodzin i przyjaciół, Pomost. Dziękuję. Dziękuję. I zachęcamy do naszego projektu Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego.